Józef Chełmoński, wybitny artysta, wybitny malarz, realista, który swoją twórczością wprowadził do sztuki polskiej, do malarstwa polskiego nowej jakości. Żył w latach 1849-1914, zmarł w wieku 65 lat i jego twórczość można podzielić na kilka okresów. Pierwszy od 1867 roku, kiedy zaczął uczyć się u Wojciecha Gersona. I to Wojciech Gerson niezwykle mocno zaważył na twórczości Chełmońskiego. To będzie widać także w naszych rysunkach i obrazach. To dzięki niemu rysunek Chełmońskiego jest tak wspaniały. Następnie wyjechał do Monachium 1871-72 i tam z kolei jego sztuka ugruntowała swój wysoki poziom. Wrócił do Warszawy i w słynnym hotelu europejskim miał pracownię z innymi artystami, między innymi z Wojciechem Piechowskim, którego pracę również u nas eksponujemy na galerii. I tam dwa lata do 1874 roku tworzył i namalował między innymi Babie Lato. I to Babie Lato tak było pięknie przyjęte przez krytykę, przez odbiorców, ale też i troszkę krytykowane, bo to była właśnie ta zmiana w twórczości Józefa Chełmońskiego, kiedy pokazał właściwie taką prawdziwą, troszkę brudną wieś, czyli nieidealizowaną. Położył, że tak powiem, na trawie młodą dziewczynę, której nie wyidealizował. Krytykowano, że ona powinna być umytą, natomiast to chodziło o to, by pokazać tę prawdziwą, realistyczną wieś i to jest największa zasługa Józefa Chełmońskiego, jego twórczości. Od 1875 do 1887, 12 lat, wraz już później z rodziną, przebywał w Paryżu. I to był piękny, wspaniały okres sukcesów Chełmońskiego i tam powstawały czwórki, trójki, czwórki, to te konie wspaniałe, które znamy, które biegną na nas i tak jakby chciały nas stratować. To był wspaniały okres jego twórczości, później troszkę niestety zakończony takim coraz mniej realnym pokazywaniem i powtarzaniem motywów wsi polskiej i wsi ukraińskiej również, bo to tam czerpał, stamtąd właściwie czerpał swoje największe, najwspanialsze tematy. Wrócił do Warszawy i w 1889 roku, otrzymawszy nagrodę na wystawie w Paryżu, osiedlił się w Kuklówce, niedaleko Radziejowic. I to z tego okresu pochodzi nasz obraz Pierwszy Skowronek. Jest to bardzo odmienny obraz od tych, które znamy z okresu na przykład paryskiego. Jest trochę bliższy właśnie obrazowi pod tytułem Babie Lato, który został namalowany w 1875 roku. Nasz obraz powstał w 1895 roku i przedstawia taką zakomponowaną w trójkącie grupę dwóch postaci, dziewczyny i dziecka. Pierwszy skowronek jest możliwość zobaczenia pierwszego skowronka w marcu. Tu z kolei ta trawa wygląda troszeczkę już może bardziej na kwietniową niż marcową. Natomiast porównując z obrazem Babie Lato, ta nasza wiejska dziewczyna też jest troszeczkę może swobodnie pokazana w takim swobodnym układzie i ma również brudne stopy. Nie nazwał Chełmoński tego obrazu po prostu
dziewczyna siedząca na łące, tylko pierwszy skowronek. On chciał pokazać nam, że to właśnie symbol tego pierwszego skowronka, to, że zaraz będzie wiosna, że ta wiosna już właściwie jest widoczna na tym obrazie, to już zmieni cały świat, zmieni też człowieka, bo to było niezwykle istotne. W tym obrazie jest też bardzo pięknie pokazana perspektywa za pomocą kwiatów na łące. I jak na pierwszym planie, ten pierwszy plan z dziewczyną jest w ogóle podobnie potraktowany jak w obrazie Babie Lato. Tam ta dziewczyna jest zdecydowanie większa, ona tak jakby wychodzi z obrazu na nas, co zresztą oburzało wówczas krytyków. Tutaj jest to troszeczkę w dalszej perspektywie, ale właściwie nie wiadomo do końca, kto jest tutaj najważniejszy w obrazie. Czy bardzo ładnie pokazane dwie postaci, które muszą się osłonić troszkę od słońca, żeby zobaczyć pierwszego skowronka. Czy ta łąka wspaniale pokazana, gdzie te kwiatki na pierwszym planie, blisko ramy, u dołu obrazu są bardzo delikatnie, bardzo pięknie pokazane, tak dokładnie. Tak jakby artysta wziął z palety czystą farbę białą, jakby jej nie wzmocnił niczym, czy nie zminimalizował, żeby nie była taka ostra. Później te kwiatki coraz są bardziej delikatniejsze, coraz bardziej przychodzą w takie plamy niejasne, aż wreszcie mamy horyzont. I na tym horyzoncie widnieją dwie krowy, które są bardzo tak schematycznie namalowane, właśnie po to, byśmy ich nie widzieli blisko. No i później nasz wzrok wreszcie spotyka skowronka. W obrazie pierwszy skowronek ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu to wszystko, o czym mówiłam, jest zaprezentowane, czyli poetyka, czyli realizm i symbol odradzania się życia na wiosnę jest tu jak najbardziej pięknie pokazane. W naszym muzeum jeszcze posiadamy cztery rysunki Józefa Chełmońskiego. Chełmoński traktował swoje szkice jako szkice tylko do obrazów. To obrazy były najważniejsze, natomiast szkiców zwykle nie sygnował i pozostawiał nawet troszkę zaniedbane. Ale jak się spotkamy już w dogodnym czasie, to będzie można z bliska zobaczyć, jak pięknie artysta potrafił wydobyć bryłę postaci. To jest akurat kobieta leżąca. A tu mamy zaraz niespodziankę, stąd moje rękawiczki, żebym, broń Boże, niczego nie pobrudziła. I proszę bardzo, po drugiej stronie jest już właśnie taka kompozycja, którą chciał zatrzymać w swojej pamięci, może bardziej w swojej pamięci, ale też i na kartce, bo wszyscy podkreślają, że pamięć Chełmoński miał niewiarygodną, że na przykład był bardzo skupiony, idąc ulicą w Warszawie i ktoś do niego coś zagadał, natomiast on kompletnie nie podejmował rozmowy, trochę niegrzecznie. Natomiast później przyszedł, przeprosił, bo mówi: złapałem ruch tego konia. Czyli tak był skupiony, patrzył na to, żeby zapamiętać ruch tego konia, żeby potem to odtworzyć w obrazie. To jest również bardzo ciekawy rysunek, zima na Ukrainie, również jest sygnowany. No i tutaj wygląda to tak, jakby właśnie zimą jechał saniami sam Chełmoński i to, co przed nim było, czyli dwa konie, takie w takim szybkim ruchu, to bardzo ładnie widać, jest głównie na właśnie przy tym koniu po lewej. I on sobie po prostu narysował to, co widział podczas takiej jazdy. I dwa następne rysunki. Niestety nie znalazłam obrazów, które byłyby jakby kontynuacją tych rysunków. To są rysunki o tematyce religijnej. Tutaj anioł akurat, który modli się tak jakby może anioł śmierci nad jakąś położoną postacią, jeszcze krzyż po prawej i tu również Chrystus nauczający.
twórczość Józefa Chełmońskiego, wybitnego przedstawiciela realizmu w Polsce, ale realizmu uduchowionego, pełnego poetyki, takiego postromantycznego również, w naszych zbiorach jest reprezentowana bardzo godnie właśnie obrazem Pierwszy Skowronek i Czterema Rysunkami, które mam nadzieję Państwu zaprezentować bardziej osobiście w przyszłym czasie.